szybko zapraszamy do udziału w panelu kolejne prelegentki. Są to pani Dominika Nawrocka, blok Kobieta i Pieniądze. Zapraszamy. Proszę od razu zajmować miejsca. Diana Litwin-Dolezińska, blok Pieniądz jest kobietą. Znana już nam pani Danuta Duszczeńczuk-Chmiel, Kobiece finanse. I Anna Smolińska, Kobieta inwestuje. Rozpocznijmy od pani Danusi. Pierwsze pytanie, dlatego że wiemy, że ma ograniczony czas i musi już niebawem nas opuszczać. Więc tak słuchając tego, co się działo po pani wykładzie, w jakim obszarze widzi pani największe pole do pracy nad własnymi finansami dla nas? W przypadku kobiet takim w zasadzie mieczem obosiecznym może być nasza empatia i tendencja do tego, że dobro swojej rodziny, swoich dzieci głównie, stawiamy na pierwszym miejscu. I często przez to też zaniedbujemy własne potrzeby, własne finanse. Zawsze to odkładamy na później, bo są ważniejsze priorytety. Tak, bo dziecko idzie do szkoły, bo wyjazd wakacyjny, bo nowy kurs nauki czegoś tam. I tak z biegiem czasu zabieramy sobie szansę na to, żeby również zadbać o swoje bezpieczeństwo finansowe w przyszłości. Więc pierwszym takim obszarem wydaje mi się, że właśnie należałoby popracować troszeczkę nad tym, żeby samodzielnie zadbać też o siebie. Bo spójrzmy, jeżeli nas zabraknie, trafi się nie daj Boże jakaś choroba, no to jak zapewnimy ten byt dziecku, jeżeli nie mamy żadnej poduszki takiej bezpieczeństwa odłożonej na właśnie takie awaryjne sytuacje kryzysowe. Musimy odkładać choćby jakieś małe kwoty po to, żeby tą właśnie poduszkę bezpieczeństwa na takie nieprzewidziane, losowe sytuacje zbudować, czy to dla siebie, czy właśnie dla swoich dzieci i rodziny. I przemyślenie, ale powiedziała pani to ważna rzecz o tym, że jesteśmy empatyczne i to jest nasza słabość. Myślę, że wiele niekoniecznie kobiet... słabość, to może być po prostu miecz obosieczny, prawda? Bo słabość może... w takim kontekście, że część kobiet na przykład ulega emocjom i daje się naciągać na różne takie złodziejskie właściwie akcje. Tutaj myślę o portalach randkowych i matrymonialnych. Być może wam się to nie łączy bezpośrednio z kwestią finansów, ale te kobiety, które tam były, a ja robiłam kilka razy wywiady z takimi okradzionymi, właśnie trafiały w takie miejsca, szukając miłości, uczucia i tego, by się kimś zająć i wychodziły spłukane do zera albo jeszcze z kredytem wziętym na mieszkanie dla faceta, który zniknął, prawda? Więc to oczywiście może wam się wydawać śmieszne, ale to naprawdę jest problem i ta empatia i ta chęć bycia kochaną i jakieś poszukiwanie czułości często nas wiedzie na manowce, więc faktycznie, żeby oddzielać tą własną uczuciowość i chęć bycia kochaną od decyzji finansowych, nawet jeżeli wydają nam się połączone z jakimś wielkim romansem. To właśnie po pierwsze. A po drugie od razu jeszcze dodam, bo tych akcji złodziejskich teraz się namnożyło i strasznie ich jest dużo. Słynna akcja 362, że zapłać tam 362, bo ci odetnę prąd. Sama dałam się nabrać na to i tylko całe szczęście, że PIN-u nie pamiętałam, bo bym zapłaciła. Mimo, że przecież zajmuję się tymi rzeczami. Moją koleżankę okradli 2 tygodnie temu w taki sposób właśnie. A kiedy przyszedł taki SMS, to impulsywnie zareagowałam. Czyli ten mózg taki instynktowny zadziałał. Więc po prostu te nasze kobiece cudowne walory, właśnie jakimi jest empatia, impulsywność, chęć dzielenia się, w przypadkach finansów są pułapką. I dlatego tutaj moim zdaniem trzeba albo mieć partnera, męża, który nas powstrzyma, no albo samej dla siebie pełnić taką rolę. Tak, i zdawać sobie przede wszystkim sprawę właśnie z tych mechanizmów, które mogą nas popchnąć troszeczkę na manowce. Tutaj wspomniała pani o tych różnych złodziejskich sztuczkach z ostatnich miesięcy. W mojej rodzinie również o mało co, dokładnie moja mama by się dała nabrać na taki złodziejski manewr, dostała telefon rzekomo z policji, że jej syn spowodował wypadek. I oczywiście, że teraz jest w areszcie, nie może rozmawiać, bo jest pokaleczony, ale że będą chcieli pewnie, druga strona wypadku będzie chciała odszkodowanie. No i że można z nimi pójść na ugodę, tylko trzeba wybrać odpowiednią tam kwotę i zanieść na policję. A najlepiej to nawet nie zanieść na policję, bo zaraz do pani policjant przyjedzie i te pieniądze odbierze. I co zrobiła moja mama? Taki typowy archetyp karmicielki matki Polki. O matko, mój syn jest w kłopotach. Co z tego, że sama praktycznie nic nie mam, ale już myślę, skąd wziąć te pieniądze, żeby właśnie go z tych tarapatów wyciągnąć. No i gorączka, po prostu rozpacz, co tutaj robić. Na szczęście zadzwoniła do mnie.
Ja z bratem dosłownie 5 minut wcześniej rozmawiałam przez telefon, bo nawet jej do głowy w tej panice nie przyszło, żeby najpierw spróbować jednak do niego zadzwonić. I mówi, słuchaj Dana, wypadek, pieniądze są potrzebne, policja do mnie niedługo przyjedzie. Ja tak, hola, hola, co się w ogóle dzieje? No i ona mi tą całą sytuację zreferowała. Ja mówię, mamo, a dzwoniłaś chociaż do Zbyszka? Mój brat to Zbigniew, ja jestem Danuta. Tak od razu tutaj taka anegdotka. Moja mama jest miłośniczką Krzyżaków Sienkiewicza, stąd akurat taki. A ojciec ma na imię Jurand, tak? Słucham? Tak, więc mój brat Zbyszek też był zdumiony, jak do niego zadzwoniłam, bo mówię, że słyszałam, że przed chwilą miałeś wypadek, który spowodowałeś i jesteś w strasznych tarapatach. Zaczął się śmiać, dobra, zadzwonię do niej i ją uspokoję. I całe szczęście, że to się tak skończyło. No nie, ale to nie jest takie śmieszne, bo mama mamą, ale oni naprawdę są doskonałymi psychologami. Oni to mają wyćwiczone. Jest świetna książka Mafia wnuczkowa. Robiłam wywiad też z autorką, czytałam ją i tam pani prokurator zajmująca się różnymi przestępstwami zaniosła w reklamówce kilkadziesiąt tysięcy złotych pod drzewo położyła, żeby odebrała policja tam czy... No oczywiście, no dobra, ale już nie mówmy o tych złodziejstwach tylko, bo tutaj temat był inny, ja ten wątek tak wrzuciłam a propos empatii. Dobra, to uznajemy, że odpowiedź padła, tak? Czy pani chcą, bo przyspieszam, słuchajcie, żebyśmy zdążyły przed czwartą, więc czy pani chcą o coś zapytać, czy jest jeszcze jakiś wątek, który pani Danuta Jurandowa mogłaby, a to w ogóle urocze. Na razie nie. Dobrze. Jaśminka. Dobrze, to teraz może kolejna pani, jeżeli Aniu byś przekazała mikrofon do pani Dominiki Nawrockiej. To ja jeszcze przerwę na chwilę. Chciałabym się z państwem w takim razie pożegnać, bo tak jak tutaj panie wspomniały, czas nagli, ja muszę już jechać w inne miejsce. Więc bardzo dziękuję za rozmowę. Życzę udanego zarządzania finansami. Do zobaczenia. Dobrze, to teraz pani Dominiko, no już tutaj powiedziałyśmy o tym, że kobiety i myślenie o finansach często wiąże się z tą chęcią zabezpieczenia także rodzin naszych najbliższych. Czy mamy kilka takich trików, które możemy już tutaj z tej sceny przekazać kobietom, w jaki sposób lepiej usprawnić to nasze zarządzanie pieniędzmi? A ile mamy czasu? 20 minut, tak? Max! Nie, żartuję. To jest temat gigant. Temat po prostu, słuchajcie, do pracy, pracy i pracy. Czy to są triki? Ja myślę, że to są zasady, złote zasady, których trzeba po prostu pamiętać. Dzisiaj padło, trzeba zarabiać, trzeba zarządzać, padło, trzeba inwestować. To są trzy absolutnie podstawowe, kluczowe i najważniejsze kroki w naszym finansowym życiu, żeby to życie sobie zabezpieczyć. Siebie, swoje rodziny i swoje dzieci, swoich mężów. Ja myślę, że o tym bezpieczeństwie chciałam do niego nieść, dlatego że to jest bardzo, bardzo ważne. Zaczynamy od siebie, pamiętacie, jak w samolocie. Najpierw my, potem dzieci, tak? Okay? Czyli najpierw zabezpieczamy swoje tyły jako kobiety, pracujemy, zarabiamy, mamy swoje niezależne źródła przychodów, mamy swoje IKE, IKZE. Okay, wszystkie takie basic rzeczy, które trzeba mieć, a potem zabieramy się za zabezpieczenie naszych rodzin i naszych dzieci, sorry panowie, ale w pierwszej kolejności dzieci. Do tego bezpieczeństwa potrzebujemy pieniędzy, potrzebujemy stałych przychodów i potrzebujemy codziennej pracy nad tymi pieniędzmi. To jest trochę jak z ogródkiem. Jak ogródek, ja mam taką anegdotę z życia wziętą, u mnie kwiatki w domu wszystkie padają absolutnie, doniczkowe po prostu. Przeleję, zaleję albo ususzę. No i kto, mogłabym powiedzieć, ja nie mam ręki do kwiatów. Nie załatwione, prawda? Więc kupuję tylko storczyki, bo są skazane na sukces. I to nieprawda. Rękę do kwiatów i do pieniędzy mam, dlatego że chcę mieć, dlatego że się chcę tym interesować, dlatego że chcę się tym interesować, dlatego że nie chcę być mądra po szkodzie, że wolę być mądrzejsza wcześniej. Chcę zabezpieczyć siebie, chcę zabezpieczyć swoje dzieci, chcę zabezpieczyć swoją emeryturę. I to, czy ja mam tą rękę, czy ten talent, to wynika tylko z tego, czy ja chcę to mieć. Więc nie powiedziałabym o trikach, powiedziałabym o tych złotych zasadach, które każda z nas powinna mieć wręcz wytatuowane w takim miejscu, na które sobie zawsze spojrzy i przypomni, o których nigdy nie może zapomnieć. Nasze bezpieczeństwo finansowe jest absolutnym priorytetem, dlatego że emerytura kobieca w Polsce, wiemy dokładnie jak wygląda, to jest ubóstwo. To jest ubóstwo. Więc to, co dzisiaj się tutaj dowiedzieliśmy, to jest absolutna konieczność do tego, żebyśmy kobiety nie były biedne i skrajnie biedne na emeryturach. W Polsce człowiek biedny to kobieta 60+, samotna, utrzymująca się z prac dorywczych. Ja tak nie chcę.
I decyzji. To jest kluczowa zasada. To są właśnie podstawy, bym powiedziała. Czy to są triki? Trikami są automatyzacje, trikami są sposoby na automatyczne odkładanie pieniędzy, szybkie zarządzanie pieniędzmi dzięki aplikacjom mobilnym. To są umiejętne systemy zarządzania, czyli rozdzielania pieniędzy i trzymania się pewnych systemów, pewnych standardów. Ja bardzo lubię metodę Harva Eckera, jeśli chodzi o zarządzanie budżetem domowym, czyli rozdzielanie pieniędzy każdego przychodu na 6 budżetów. Największy to jest na życie, czyli 55% tego, co zarabiamy, przeznaczamy na koszty utrzymania. I nawet Główny Urząd Statystyczny mówi, że nie powinniśmy więcej wydawać na utrzymanie niż 60% tego, co zarabiamy. A co zresztą? Zwykle nam to przechodzi przez palce, no więc żeby tak się nie działo, to przekażmy po 10% na tak zwane duże wydatki, 10% na tak zwane inwestycje, czyli żeby mieć w co mieć czym inwestować na edukację, na przyjemności i na dobroczynność. Jeśli wam się ten system podoba, zapraszam serdecznie kobietajpieniądze.pl. Mamy to rozpracowane po prostu na wszystkie warianty, w każdym wymiarze życia i w każdym wieku i w każdej sytuacji życiowej. Uczymy tego, propagujemy, ponieważ jest to bardzo dobre, skuteczne i efektywne. Bardzo dziękujemy. To teraz może pytanie do dr Anny Smolińskiej. Pani zajmuje się tym światem, można powiedzieć, wielkich pieniędzy, czymś, co jest no, kojarzone przez wiele kobiet no, jako taki świat, do którego nie chcą nawet zaglądać i się boją. Pytanie, czy właśnie inwestowanie na giełdzie jest przeznaczone tylko dla ekspertów, dla bukmacherów, a jeżeli nie, to od czego można zacząć? Ja uważam, że każda kobieta powinna inwestować i chyba nie zaczynałabym od takich wielkich słów. Ja uważam, że teraz my mamy wszystko w zasięgu naszej komórki, dosłownie. I ten wielki świat, jak pani nazywała, uważam, że jest w zasięgu dla każdej z nas. Od czego trzeba zacząć? Zdecydowanie od celu. Zawsze na początku, abstrahując od tego, że te podstawy rynków kapitałowych i podstawy jakichś takich inwestowania, to jest zdecydowanie pierwszy krok. Zaraz za tym idzie cel i to, po co ja chcę inwestować. Bo jeśli ja wiem, po co chcę inwestować, to moja po pierwsze motywacja wzrasta, bo ja wiem już, do czego dążę, wiem, czego chcę i co jest na końcu. A po drugie, to też dosyć szybko orientuję się, jakich instrumentów mogę użyć. Bo jeśli to, moim celem jest na przykład odkładanie na emeryturę, to ja wtedy no, z automatu jakby... Przynajmniej taka jest część mojej strategii. Skupuję akcje dywidendowe i ETF-y na przykład. Czy odkładam na dzieci, czy na przykład inwestuję w nieruchomości i tak dalej, i tak dalej. Także jak za tym celem często idą instrumenty. To, co chcę powiedzieć każdej kobiecie, to, że inwestowanie to nie jest jakiś rocket science. Bo często, kiedy my widzimy prawdopodobnie w wiadomościach, czy nawet będąc tutaj, widzimy mnóstwo przeróżnych wykresów, jakichś tabelek i tak dalej, i tak dalej. No dzisiaj jest fatalny dzień niestety na namawianie, na inwestowanie, bo widzę, że wszystko prawie na czerwono. Ale inwestowanie to jest naprawdę... My mamy w tym worku inwestowanie tak dużo różnych możliwości, że każdy może coś dla siebie znaleźć po prostu. Nawet jeśli nie chcemy inwestować aktywnie, bo nie mamy na to czasu, mamy małe dzieci, to jest zupełnie oczywiste, że w przypadku kobiet tych czynników dodatkowych jest więcej bardzo często, to już mamy od jakiegoś czasu w Polsce też różne instrumenty związane z inwestowaniem pasywnym, które jest niskokosztowe, nie zajmuje naszego czasu, ale oczywiście to też jest ważna wiedza, bo rynek to jest, tak jak mówił Przemek na swoim wykładzie, nie jest nic stabilnego i jeśli ja nie wiem, że na rynkach są wahania, no to potem niestety wychodzę właśnie w takich momentach, w których nie powinnam wyjść. Także chyba to są takie pierwsze kroki, jakie ja bym zrobiła, kiedy chcę zacząć inwestować. Bardzo dziękujemy za odpowiedź. Ale w ogóle taka konieczność naprawdę odpowiedzialnego myślenia o pieniądzach i to, że nie wystarczy tylko zarobić i wydać, ale że coś jeszcze musi być, no to się musi wpisywać po prostu w nasz sposób myślenia. No statystyki są nieubłagane, bo oprócz tego celu emerytalnego, o którym tu cały czas mówimy, bo faktycznie jak Dominika mówi, no to kobiety są zagrożone ubóstwem na emeryturze i niestety statystyki są nieubłagane, to jest też tak, że bardzo duży odsetek kobiet w Polsce w ogóle nie zarabia i nie ma własnych pieniędzy. W dużych miastach co drugie małżeństwo się rozpada, więc jakby ten element zabezpieczenia ze strony męża też mimochodem odpada.
Najczęściej to kobiety potem zostają z dziećmi. Spłacalność alimentów w Polsce jest nadal naprawdę na bardzo niskim poziomie. Więc my, nie biorąc odpowiedzialności za nasze finanse, automatycznie nie bierzemy też odpowiedzialności za finanse jakby wspólne, rodzinne i nasze, i dzieci, i przyszłość naszych dzieci. To trzeba robić tak, jak robią cyganki. One kupują złoto i noszą wszystko na sobie. Mają bransolety po prostu pół kilo, pół metra, no bo jak on ją odprawi, to ona wszystko, co najcenniejsze, ma na sobie, więc jest zabezpieczona. No notabene złoto to też dobra inwestycja chyba, prawda? A nawet w postaci biżuterii to też ładnie. Tu akurat muszę się wtrącić. Tak? W postaci biżuterii to nie jest inwestycja dobra, jeśli chodzi o złoto. No, ale poprawa samopoczucia. Raczej sztabki czy monety bulionowe. Ale poprawa samopoczucia, podniesienie prestiżu wyglądu, prawda? To jest. Są takie kobiety, które wykorzystują to perfekcyjnie i trafiają właśnie na dobre partie małżeńskie, ale to inna historia, przepraszam. No, czasami są, a czasami nie ma. Czasami są, a czasami nie ma. Ja chyba znam kilka bardzo zadowolonych państw. Inwestowania samodzielnego, nie liczenia na to, że... Nie, oczywiście, no żartujemy, natomiast z tym złotem jednak... to jest prawda. No, no też to jest kruszec, który chyba teraz też warto inwestować wciąż. Dobrze, i taki przyjemny ten kruszec jest. Teraz pani Diana Litwin-Dolezińska. Co my możemy dodać do tego obrazu oszczędzania, czy w ogóle myślenia o pieniądzach jeszcze? No, oprócz kupowania złota i obwieszania się nim jak cyganki, to ja bym proponowała w ogóle zacząć właśnie prowadzenie budżetu domowego. Tak zapytam, ile osób tutaj na sali prowadzi co miesiąc budżet domowy, czyli spisuje wydatki, zbiera paragony? Tak, mogą być aplikacje, sposób jest jakby dowolny. No, mniej niż połowa, tak? Prowadzenie budżetu domowego jest jakby pewnym nawykiem, czyli najważniejsze jest zacząć, a później w tym wszystkim wytrwać. Moje dziecko w tym momencie, jak idzie ze mną do sklepu albo idzie samo sobie kupić lizaka za 2 złote, to stoi i czeka dotąd, dopóki pani kasjerka nie da jej paragonu. I ona nie pyta się, dlaczego to robi. To nie jest rzecz, którą ja jej każę robić, tylko po prostu ona tak jest wychowana, że tak się robi, zawsze to widziała i sama zaczęła to stosować bez żadnego mojego jakby tutaj przymusu. No ale po co robić ten budżet? No właśnie, prowadzenie budżetu domowego daje nam ogląd na to, na czym stoimy, tak? Czyli możemy określić, jakie mamy przychody, jakie mamy wydatki i możemy posterować naszymi wydatkami w takim kierunku, jaki nas interesuje. Bo tak naprawdę prowadzenie budżetu domowego ma nam dać możliwość osiągania naszych celów. Czyli jeżeli chcemy oszczędzać na emeryturę, jeżeli chcemy zacząć inwestować, to musimy oszczędzać, musimy określić kwoty, które chcemy na to oszczędzanie przeznaczyć i chcemy spełniać nasze marzenia. Ale to często będzie się wiązało z tym, że będziemy musieli przesunąć po prostu te strumienie pieniędzy, na przykład z kosztów jedzenia na inwestycje. Jest taki jeden fajny efekt, który się nazywa efektem latte. Jest to potęga małych wydatków, czyli drobnych, codziennych wydatków, których totalnie, zupełnie nie zauważamy. Natomiast gdy sobie zrobimy taką analizę naszych paragonów, ile wydałyśmy na tak zwane głupoty, to się okazuje, że to czasami potrafi być kilkaset złotych, na przykład w ciągu miesiąca, wydane zupełnie niepotrzebnie. Czyli sam budżet to jest jedno, a dwa to analiza tego budżetu, prawda? To jest 30%. To jest 30% nam przychodzi, tak jak to mówiłam, przez palce, tak? Tak, 30% miesięcznie. Weźcie paragon, jakikolwiek ze sklepu spożywczego, przeanalizujcie i poskreślajcie to, czego mogliście nie kupić albo co mogliście wymienić na tańsze produkty. Wyjdzie na bank od 15 do 30%. Albo zastanawiamy się, po co ja to kupiłam w zasadzie? Przecież mi to w ogóle było niepotrzebne. No i bez tej analizy jakby nie jesteśmy w stanie właśnie dobrze naszych celów osiągnąć. Pani Dominiko, tutaj powiedzieliśmy dużo o tym inwestowaniu do momentu przejścia na emeryturę, a co, jeżeli chodzi o jakieś takie rady już dla osób starszych, dla uczestniczek, które... do pani Dominiki Nawrockiej, tak, do pani. A co z takimi radami dla osób starszych, dla osób, które już są na emeryturze, a jeszcze by chciały sobie jakoś dorobić, czy są takie sposoby? Doinwestować bardziej, inwestować, bo dorobić to tak. Nie, że pójdziemy do prac oglądowych, tylko... To
jest bardzo trudne pytanie. Ja spotykam się z dwiema kategoriami kobiet, które są na emeryturze. Jedne to uważają, że już nic się nie da zrobić absolutnie i nic nie chcą słyszeć. Drugie wręcz przeciwnie, widzą jeszcze chcą pożyć wspaniale, dobrze i coraz lepiej. I to przede wszystkim jest najważniejsze, żeby chcieć. Od tego bym zaczęła, bo jeżeli bym powiedziała mojej mamie, że mamo, chodź jeszcze poinwestujemy, chodź jeszcze coś, nie wiem, pójdziesz do pracy czy coś takiego, to popatrzyłaby na mnie. Przecież ja 30 lat pracowałam, miałam w końcu prawo być na emeryturze. I oczywiście to jest też tak, że każda z nas absolutnie powinna dzisiaj, jak nie 5, 10-20 lat temu, już o tym zacząć myśleć, żeby na tej emeryturze nie musieć zarabiać, dorabiać albo jeszcze coś kombinować, albo tylko móc. To jest tak zasadnicza różnica. To, co pan Przemysław mówił, żeby on chce pożyć, ale też chce pracować, mówiąc o niezależności finansowej, żeby pracować już dla przyjemności, a nie dla pieniędzy, tak? Żeby nie musieć pracować dla pieniędzy. Więc liczę na to, że ja na emeryturze nie będę musiała pracować. Natomiast wracając do pytania, no to wspomniane IKX, tak? W każdym momencie, w każdym wieku można uruchomić. Myślę, że warto zajrzeć do swoich zasobów, które się jednak przez całe życie zgromadziło, bo może coś tam jednak jest wartościowego, ciekawego i można to w jakiś sposób czy spieniężyć i zainwestować. Dziewczyny, jakie macie pomysły jeszcze? Ja myślę, że po prostu na emeryturze weźmy i się cieszmy życiem. O, tak już bym chyba do tego bym doszła. A życzę każdej z nas dobrej emerytury. Takiej bez luki emerytalnej, takiej co najmniej jak ostatnie pensje, które będziecie przechodzić na emeryturę i takie, które sobie wymarzycie. I ta wizja tej emerytury przyjemnej niech z wami zostanie od dzisiaj do tego dnia pierwszej, wiecie o co chodzi, do tego pierwszej wypłaty, tak? Czyli każdego dnia myślcie o tym, jaką chcecie mieć emeryturę i róbcie wszystko, żeby tą wizję zrealizować. Ja myślę, że emerytura to jest synonim nic nie robienia. A to nie jest tak, bo emerytura to może być czas, kiedy my wreszcie możemy te nasze pasje czy marzenia, które odkładaliśmy z różnych powodów, zacząć realizować. Do tego są potrzebne pieniądze i to dotyczy zarówno kursu tańca. No wiem, że niektóre rzeczy lepiej robić, jak się ma 20 lat, no ale 60 też może tańczyć, prawda? Więc żeby ta emerytura w mózgu, bo to jest ważne, ta motywacja. Jeżeli mamy motywację taką, że my na emeryturze będziemy realizować te swoje marzenia, czyli kurs tańca, wyjazd, cokolwiek, no to wtedy też mamy inną motywację, bo skoro już będę chciała te marzenia, to muszę mieć za co. I to nas skłoni do myślenia o tym wcześniej, bo chodzi o to, żeby dużo wcześniej to zacząć robić. Czyli po prostu nie może być emerytura synonimem nic nie robienia, no bo jak się nic nie robi, to właściwie nic nie potrzeba, prawda? No tak, nic się nie będzie w stanie robić, gdyż się wcześniej nic nie zrobiło, żeby móc coś wtedy robić, prawda? To jest powiązane, to jest po prostu powiązana wyobraźnia. Musimy sobie siebie wyobrazić na tej emeryturze. Co ja będę robić na tej emeryturze? Jak będę siedzieć w domu i podlewać kwiatki, no to wystarczy mi 1200. A jak będę chciała z panem Karolem wyjechać do Monte Carlo, no to sytuacja inna. Problemem, przynajmniej z mojego doświadczenia, z różnych spotkań z kobietami, ale nie tylko już ostatnio, wynika to, że największym problemem zarządzania finansami jest to, że my najczęściej nie wiemy, czego my w życiu chcemy. Jeśli my siebie nie znamy, nie znamy swoich marzeń, nie znamy swoich pragnień, planów, to bardzo trudno jest nam planować też swoje finanse. Tak. I nie określamy swoich celów. Dokładnie to tak. To bardzo mądre jest, tak, rzeczywiście. No bo tak, ta emerytura, na której nie wiem, jak będzie. Tak, na co ja czekam, jakie są moje cele, gdzie chciałabym być za 5 czy za 10 lat, jak widzę siebie na emeryturze, to zupełnie inaczej być może będę teraz gospodarować moimi finansami i nie planować, niż wtedy, kiedy już będzie po prostu na to za późno. Czyli uruchomienie wyobraźni, ale też poznanie siebie. Rzeczywiście, myślę, że my tak często zastanawiamy się, w co zainwestować, gdzie tu zarobić, odłożyć, a rzadko siadamy tak sama z sobą i myślę sobie, dobrze, no to jaki jest cel mojego życia, jaka jest moja misja? Może od tego trzeba by zacząć, a wtedy to będą tylko narzędzia, a nie cele do tego, by się uszczęśliwić. Zdecydowanie pieniądze są tylko i wyłącznie narzędziem do spełniania naszych marzeń i realizowania misji, celów. Tak, bo dla niektórych misja może być na przykład praca jakaś sobie nie są celem. Charytatywna na przykład też może być, prawda? Dają nam utrzymanie, prawda? Dają nam to zabezpieczenie, dają nam to bezpieczeństwo, dają nam możliwość jedzenia, dobrego jedzenia, leczenia się w dobrym miejscu, odpoczywania. To jest narzędzie, to jest środek do naszych celów, ale pamiętajmy o tym, że musimy sobie zabezpieczyć
te naprawdę kluczowe, podstawowe, elementarne aspekty finansowego życia, jak poduszka finansowa, jak prywatna emerytura, wszelkiego typu rozwiązania, które pomogą nam wyjść ewentualnie z sytuacji rozwodu, śmierci współmałżonka, zmiany pracy i wielu takich różnych życiowych, ważnych momentów, które się zdarzają, bo nam się wydaje, że takie różne trudne sytuacje się nam nie zdarzą, bo my też nie lubimy w Polsce wywoływać wilka z lasu, krakać tak, i różne takie rzeczy. Czarna godzina. Czarna godzina, nie lubimy, ale one się zdarzają, bo to jest statystyka, one się zdarzają. Też nie sądziłam, że się koleżanka rozwiedzie, też nie sądziłam, że młody 40-latek umrze na jakąś tam... Na COVID. Choćby to, prawda? No tak, teraz przecież mówiliśmy o tym. Więc pamiętajmy też o tym i zbudujmy sobie te podstawy. Jak sobie zabezpieczymy byt długoterminowo, to wtedy hulaj dusza, piekła nie ma. Dobrze, czyli tak, to ciekawe było, że trzeba wrócić w ogóle do siebie, do ustalenia tak wewnątrz, w sercu swoich marzeń i priorytetów. Ale druga rzecz, to już podsumowując powoli, jeszcze do pani Diany, jakie nawyki jeszcze należy wyrobić sobie, czy jaką taką codzienną rutynę zorganizować, żeby te szczytne marzenia mogły się zrealizować? No to są takie bardzo podstawowe rzeczy, właśnie jak zbieranie paragonów, analizowanie tych naszych wydatków, określanie właśnie celów, czyli określamy cele krótkoterminowe, nie tylko na zasadzie, że za miesiąc chcę zrobić remont, za pół roku chcę pojechać na wakacje, więc zbieram pieniądze, tylko właśnie krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe. I zawsze w takich trzech punktach stawiamy sobie te nasze cele. No to tak jak powiedziałam, analiza plus do tego zwracanie uwagi na podstawowe wydatki. Nie wiem, co jeszcze ewentualnie można by dodać. Nawyki finansowe są, no właśnie, to jest ta codzienność. To jest nasza codzienność. To te paragony, z których się trochę śmiejemy wszyscy, bo to tak, Boże, paragony, nudy po prostu. Ale taka jest prawda, bo ten nawyk brania paragonu powoduje to, że potem raz w tygodniu siadamy, przeglądamy te paragony i już coś widać i się odbijamy w tych paragonach jak w lustrze. Już widzimy, jak żyjemy, jak postępujemy, jakie mamy nawyki finansowe w związku z tym, prawda? Potem sobie to podsumowujemy, widzimy sumy, widzimy kategorie wydatków i sumy. I potem jesteśmy w stanie wyciągnąć z tego wniosku. Ja zawsze mówię, że liczby do nas coś mówią. No i wtedy się zastanawiam, co ten budżet do nas mówi, co my robimy, gdzie powinniśmy zatkać jakieś dziury, bo ta gra finansowa polega na tym, drodzy Państwo, żeby na koniec miesiąca była tak zwana nadwyżka finansowa. W tej grze wygrywamy najlepiej, z najlepszą punktacją, gdy mamy tą nadwyżkę finansową na koniec miesiąca, jak najwyższą. Bo naszym celem jest tak naprawdę trzymać i zgromadzić jak najwięcej pieniędzy, prawda? Czyli zarabianie, później i zarządzanie, żeby zgromadzić tak naprawdę, żeby móc przejść do trzeciego etapu, czyli do inwestowania. Bo skąd inąd wziąć te pieniądze do inwestowania? Ja bym ze swojej strony poleciła jak najprostsze sposoby, czyli nie utrudniać sobie tego, żeby wytrwać, to musi być to jak najprostsze. Wszelkiego rodzaju automatyzacje też się sprawdzają. Ja na przykład, nie wiem, rok temu czy półtora otworzyłam sobie takie konto, na które mi się odkładają drobne kwoty przy zakupach. No i byłam zdziwiona ostatnio, jak tam zajrzałam i uzbierało mi się prawie 3000 zł w zupełnie niezauważalny sposób. Także nawet osoby totalnie jakieś oporne na oszczędzanie, właśnie takimi sposobami też mogą oszczędzić całkiem spore sumy. Dobrze, dziękujemy bardzo. Jeszcze jakieś pytania ostatnie z sali? Pewnie będą w podgrupach. To jeszcze tylko dodam, że po więcej takich informacji możemy odesłać naszych słuchaczy na poszczególne blogi tutaj pań prelegentek, bo naprawdę warto, ja sobie je przeglądałam w wolnym czasie, wszystkie cztery, bo także nieobecna pani, są warte obejrzenia. No i cóż, teraz poprosimy już na scenę pana prezesa Roberta Zapotocznego. Bardzo panią dziękujemy. Dziękujemy bardzo.